Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie kończące dwa lata dyskryminacji dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce. W ślad za tym rozporządzeniem od 1 września przywracane są taki standard nauczania języków mniejszości, jak obowiązuje wszystkie inne mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce. W praktyce oznacza to, że te dzieci, które mają dodatkową: naukę języka i teraz już niezależnie od tego, w jakiej są gminie, będą miały znowu trzy godziny tej dodatkowej nauki, a nie jak to było do tej pory przez ostatnie dwa lata. Jedną godzinę. W województwie opolskim jest to około 22-23 tysiące dzieci. Statystyki, którymi dysponujemy, które ostatnio pochwaliło się ministerstwo, wskazują, że w województwie opolskim to są 242 szkoły podstawowe, w których nauczany jest język niemiecki jako mniejszości, a w województwie śląskim jest to 249 takich szkół. A pamiętamy, że tak jak już wcześniej wspominałem, że w województwie opolskim z 54 gmin, w których nauczanie jest prowadzone 40 gmin dodało godzin, więc tam prawdopodobnie ten problem będzie mniejszy albo go w ogóle nie będzie. Tymczasem w województwie śląskim z 59 gmin tylko 6 dodało y, z tych naszych informacji tych godzin, więc tam w sposób naturalny możemy się spodziewać, że ten problem będzie większy. Zbieramy takie informacje y, również z gmin nie tylko województwa opolskiego, ale również z innych gmin, szczególnie w województwie śląskim, gdzie ta liczba szkół, gdzie jest nauczany język niemiecki jako mniejszości jest nawet ciut większa od tej w województwie opolskim, ale i z Warmii i Mazur, gdzie docierały do nas takie sygnały, że mogą być problemy kadrowe, aby mieć w tym zakresie pewną orientację. I to jest jeden element. Drugi element jest taki, że spotkaliśmy się tutaj już z przedstawicielami opolskiej germanistyki i bardzo się cieszę, że jest tutaj z nami właśnie też pan dr Ryszard Jaja z opolskiej germanistyki. Dlatego, że ta opolska germanistyka jest najlepiej w kraju przygotowana do tego, aby te kadry przygotowywać, kształcić. Robi to od wielu lat. Przygotowała setki, jeżeli no z pewnością, nie wiem czy tysiące, ale na pewno setki nauczycieli, którzy od początku istnienia tej germanistyki na Uniwersytecie Opolskim wchodzili do polskiego systemu edukacji. I w chwili obecnej jest przygotowana również na to. Uniwersytet Opolski już od kilku lat oferuje w ramach studiów drugiego stopnia moduł nauczycielski. Są to zajęcia dodatkowe, fakultatywne. Studenci kończący ten moduł uzyskują kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego jako obcego, ale również języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, co jest istotne akurat w kwestii dzisiejszej konferencji. Co bardzo ważne, odnośnie naszej kadry i naszego uniwersytetu. My dysponujemy wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Na nich składają się osoby praktykujące na co dzień w szkole podstawowej, w szkołach średnich, ale co także istotne, nasi naukowcy zajmują się także badaniem edukacji mniejszości narodowej, nie tylko tutaj w regionie, ale także w kontekście europejskim to jest bardzo istotne właśnie w nauczaniu nie tylko języka niemieckiego jako języka obcego, ale także języka niemieckiego jako mniejszości narodowej. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich wszystkie te osoby, które są zainteresowane z jednej strony językiem niemieckim, ale także widzą swoją przyszłość gdzieś w zakresie nauczania, w zakresie dydaktyki, do podjęcia studiów na naszym kierunku.